Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam Zodiakalne Wagi. Popatrzymy dzisiaj na 2025 rok z podziałem na dwa półrocza. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym dla siebie na przyszły rok, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której takie czytanie możecie zamówić. I te czytanie indywidualne nagrywam w takiej formie, jak nagrałam te czytania z poprzedniego roku na 2024, czyli z podziałem na kwartały. Takie nagranie trwa około godziny. Możecie też sobie obejrzeć teraz to z zeszłego roku, zobaczyć jak z wami rezonuje, jak to wygląda. Jeżeli będziecie zainteresowani, to zamówić takie dla siebie na ten rok. A teraz zobaczmy ogólną energię na pierwsze pół roku, czyli od stycznia do czerwca. Mamy kartę papież, świat, karta diabeł i karta sprawiedliwość. Ok, więc tutaj parę rzeczy mi się tutaj nasuwa, ale najbardziej to, że uwolnicie się z jakiegoś starego tematu, z jakiegoś toksycznego związku albo schematu w obrębie tego związku, albo schematu dotyczącego związku w waszym życiu ogólnie. Czyli może część z was zawsze wchodzicie w relacje z jakimś tam narcyzem czy z jakimś toksykiem i to się powtarzało. Dla części z was może to być temat taki, że jakiś czas temu się z kimś rozstaliście, może rozwiedliście wręcz, ale wiecie, może czas leciał, a wy się jakoś wcale lepiej z tym nie czuliście i dalej jakby tkwiliście w tym, co się tam wydarzyło. Tak, nie mogliście ruszyć do przodu, nie mogliście się uwolnić, może nie mogliście sobie życia ułożyć po tamtym rozstaniu, tak? Po tamtym związku, czyli jakby dalej byliście w tej energii tego, co się tam wydarzyło. Albo może jesteście w związku teraz osobą, która jest na przykład uzależniona od czegoś, albo może wy jesteście od czegoś uzależnieni, macie jakieś swoje problemy, tak? Coś no, z takich rzeczy, coś z takich tematów, tak czy inaczej, cokolwiek to jest, niedługo prawdopodobnie tego nie będzie z tą energią, którą tutaj widzę, że się po prostu z tego uwolnicie. No i mówimy tutaj o pół roku, więc mam poczucie, że wiecie, no to często jest też proces, tak, żeby domknąć coś, żeby jakąś traumę uwolnić, aż wow, ale słońce wyszło teraz, się rozjaśniło, widzicie, żeby jakąś traumę uwolnić, albo żeby właśnie uleczyć się z jakiegoś właśnie uzależnienia, tak? Czy wyjść z jakiegoś schematu, dlaczego, nie wiem, powtarzaliście właśnie, nie wiem, te same związki cały czas, tak? Więc to nie są takie rzeczy, że no raz, nie wiem, pójdziesz na jedną sesję na terapię i już wszystko się poukłada, tak? To są pewne rzeczy, to jest taki proces, tak? W którym pewne rzeczy właśnie muszą się poukładać, pewne rzeczy trzeba zrozumieć, jakieś emocje pouwalniać, więc to po prostu trwa. Więc czuję, że to pół roku takie będzie jakby skupione na tym temacie, żeby się uwolnić, bo może zaczniecie się zastanawiać właśnie, dlaczego od rozstania z tamtą osobą te kilka lat temu nie znalazłem, czy nie znalazłam nikogo, z kim się mogłem, czy mogłam związać tak na poważnie, tak? Albo dlaczego cały czas poznaję właśnie tego samego typu osoby, albo dlaczego to się zawsze tak samo kończy. No, dobra. Zobaczmy jeszcze parę kart z ogólnej energii. Szóstka mieczy. Piątka kielichów. Ok, czwórka kielichów. Więc dla mnie to jest trochę taka energia, jakbyście mieli, no właśnie to o czym mówiłam, takie nastawienie, że a dobra, pójdę, dobra, chcę coś zmienić, widzę, że coś jest nie tak, pójdę sobie na sesję, pójdę tam do jakiegoś psychologa, do terapeuty, jedna, dwie sesje i będzie poukładane, nie? A tutaj się może okazać, że wcale nie. I że tak jakby tam jest jeszcze drugie, trzecie, może nawet czwarte dno, dlaczego coś takiego się tutaj dzieje, coś, czego nie byliście świadomi. I żeby dojść jakby do
podstawy, do przyczyny, w ogóle do pierwotnej przyczyny, dla którego to coś się w waszym życiu działo, no to wam zajmie trochę czasu. Więc nie chcę was zniechęcać do tego, wręcz przeciwnie, chciałabym was zachęcić, bo okej, to może zająć więcej czasu niż myślicie, ale to jest jedyna droga do tego, żeby sobie z tym poradzić. Więc macie do wyboru, albo się zniechęcicie i będziecie dalej powtarzać w kółko te same błędy, których już dobrze wiecie, że macie dosyć i nie chcecie, albo no trudno, weźmiecie na klatę to, że coś będzie trwało dłużej, to, że coś jest trudniejsze, to, że coś wymaga od was więcej czasu i zaangażowania, ale w końcu przez to przebrniecie i poukładacie się z tym i uwolnicie się raz na zawsze od tego schematu czy od tego problemu. Dobra, zobaczmy praca, kariera i finanse. Kapłanka, papież. Wow. Czwórka buław. Wow, tutaj mam poczucie, że wy znajdziecie coś nowego, coś, co będzie takie wasze, w zgodzie z wami. Tak jakbyście mieli wręcz odkryć jakiś swój talent. I to jest właśnie w ogóle, to jest ta jakby druga strona medalu tej ciężkiej pracy. Bo tam, gdzie, jakby wam to tak najkrócej powiedzieć, największe skarby są tam, gdzie jest najciemniej, tam, gdzie jest najtrudniej. I często właśnie tam, gdzie tkwimy w jakimś, w takim zastoju, tkwimy właśnie w tych jakichś traumach, schematach, jakichś problemach i nic z tym nie robimy, dlatego że się boimy to ruszać, albo to jest niewygodne, to jest jakieś niekomfortowe, musielibyśmy się, wiecie, skonfrontować z jakimiś swoimi lękami, obawami. Wielu ludzi po prostu to omija, bo nie chce tego robić. Ale co jest takim prezentem tego, to jest to, że w miarę tego, jak te traumy uwalniamy, jakieś emocje uwalniamy, układamy sobie te wszystkie trudne rzeczy, to my odkrywamy prawdę o sobie i my wydobywamy z siebie. To jest trochę tak, jakbyśmy, wiecie, byli takim brylantem, który wymaga oszlifowania i wtedy wydobywamy ten diament jakby z tego brylanta, tak? Czyli to nie tak, że ten brylant nie był diamentem, czy to odwrotnie się mówi, kurde, nie wiem, które teraz, które zwątpiłam chwilę, no ale dobra, wiecie, o co chodzi, tak? Że jak jest taka nieoszlifowana forma, no to jest to ładne, co ma być, tak? To jest jakby to samo, tylko no musi przejść to szlifowanie, musi przejść pewien proces, który wcale nie jest miły, tak? No na pewno temu kamykowi wcale nie jest miło, jak się jakimś tam papierem ściernym go obciera, nie? I to tak samo tutaj wygląda, to nie jest miłe, że jakieś tam patrzymy na jakieś rany, czy jakieś emocje uwalniamy, czy uświadamiamy sobie coś, co jest no, niewygodne dla nas, czy rozmawiamy o tym z kimś, ale my właśnie wydobywamy z siebie to swoje prawdziwe ja. My odkrywamy siebie, jakieś swoje dary, wtedy odkrywamy swoje talenty, jakieś umiejętności, jakieś nowe pomysły się pojawiają, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia do tej pory, z których sobie nawet nie zdawaliśmy sprawy, że my możemy coś takiego robić, że możemy po coś takiego sięgnąć i tutaj widzę, że wy coś takiego odkryjecie, że to będzie jakby właśnie prezentem za to, za tą ciężką pracę, za to, że to było i tak trudniejsze i bardziej żmudne i bardziej nieprzyjemne niż wam się wydawało, niż się na to nastawialiście, ale efekty tego tutaj widzicie w tej karierze, kariera, praca, finanse, to jakieś, wiecie, to może być taka misja życiowa, którą odkryjecie. To może być w ogóle, też może wpłynąć jakby w konsekwencji na zmianę miejsca zamieszkania. Może dzięki temu, że odkryjecie jakiś swój talent, który przerodzicie w dodatkowe źródło dochodu albo główne źródło dochodu, będziecie zarabiać więcej, będziecie mogli sobie pozwolić na przeprowadzkę w jakieś fajniejsze miejsce, tak? Albo w jakieś podróże gdzieś, w fajne, ciekawe miejsca, na swój rozwój bardziej, tak wiecie, bardziej intensywnie w tym właśnie danym kierunku, więc no, to bardzo tutaj poczułam, że zobaczycie, że może nawet, nie, no jeżeli są jakieś wagi, które tego nie oglądają, a będą przechodziły przez ten trudny proces, to może nawet nie połączą tych jakby dwóch rzeczy razem, tak, że to, co dobre,
się dzieje w ich, w ich życiu, to co dobre zacznie się dziać w ich życiu, będzie właśnie skutkiem, tak naprawdę efektem tego, jaką ciężką pracę tutaj w coś, w to, w siebie tak naprawdę włożyli. No, wy będziecie już wiedzieli. Okej, zobaczmy miłość i relacje. Miłość i relacje. Dziesiątka kielichów. Wow. Okej, piątka monet. I karta pustelnik. Wow, to takie w ogóle taka sprzeczna energia. Zobaczcie, tutaj mamy tą dziesiątkę. Dziesiątka kielichów, chyba. Chyba dobrze powiedziałam. Tutaj mam jakąś parę, tak, dzieci, tutaj pięknie wszystko się układa, kolorowo i wiecie, żyli długo i szczęśliwie. I, no i powiedziałam wow, no bo zobaczcie, od tego jakby wyszliśmy, tak, że zaczniecie gdzieś z tym tematem pracować, żeby się uwolnić od tego, co jest złe, co już was obciąża, ogranicza, przytłacza, żeby właśnie po to wyjść, jakby to w swoim życiu zmaterializować. A tutaj mamy dwie karty, na których mamy jakby dwie osoby takie siedzące w samotności. Tą piątkę monet i karta pustelnik, w ogóle bardzo podobne. W ogóle jakby to pozycja, w jakiej ta osoba siedzi, nie? Tutaj trochę może bardziej załamana, tu trochę bardziej tak, tu bardziej jakby tak nie ze swojego wyboru, tutaj bardziej ze swojego wyboru, aczkolwiek no do tego zaraz wrócę może. W każdym razie, co ja tutaj widzę, tak jakbyście, mimo tego, że coś tutaj przepracujecie, poukładacie i teoretycznie moglibyście już tą, nie wiem, ten szczęśliwy związek w swoim życiu stworzyć, czy poprawić ogólnie relacje, czy, nie wiem, poznać, otworzyć się na to, żeby, nie wiem, poznać kogoś nowego, fajnego, czy poprawić, wiecie, zaangażować się w obecny związek, może w którym jesteście, żeby lepiej, wiecie, to wszystko funkcjonowało, to tak jakbyście doszli do takiego momentu, że okej, wiem, że mogę, ale jeszcze teraz jeszcze nie chcę, że teraz jednak jeszcze potrzebuję czasu dla siebie. I możliwe, że to będzie takie związane właśnie tutaj z tą karierą, że jak zaczniecie siebie odkrywać, to na początku to jest taka zmudna praca, jest niewygodne, ale z czasem, jak zaczynasz widzieć efekty, że się po prostu lepiej czujesz sam ze sobą, sama ze sobą, że inne tematy zaczynają się układać, że masz większy spokój w sobie, to jest takie, że kurczę, chcę trochę więcej tego, tak? Że czuję, że jeszcze tego potrzebuję, że jeszcze tego czasu dla siebie potrzebuję, tej takiej refleksji, takiego wsłuchania się w siebie, wczucia się w siebie, poukładania sobie pewnych rzeczy, więc mam poczucie, że wy mimo tego, że będziecie widzieli efekty w swoich relacjach, tych bliższych i tych dalszych może, że jakby lepiej się tam rzeczy układają, tak? Jakby przez to, że wy się czujecie lepiej ogólnie, to czuję, że będziecie mieli taką potrzebę spędzania jeszcze dłużej części czasu samemu ze sobą, samej ze sobą. I no właśnie nawet tak jak popatrzyłam na tą kartę wcześniej, na tej piątce monet, tak powiedziałam, że to trochę wygląda bardziej jakby ta osoba tutaj była nie ze swojego wyboru, bo tu są drzwi, ale zobaczcie, że ten klucz jest tutaj po tej stronie, więc tak naprawdę ta osoba mogłaby te drzwi otworzyć i sobie wyjść, więc to też wygląda tak, jakby ona się zamknęła sama w tym pokoju przed światem, a nie, że ktoś ją tutaj zamknął i ona siedzi sama i smutna i no i nieszczęśliwa, nie? Że to jest bardziej tak jakby z wyboru, że wy jeszcze tego czasu takiego, takiej refleksji potrzebujecie. Okej, zobaczmy z karty emocji. Co nam się tu pojawia? Karta zażenowanie, złość, wdzięczność. Tęsknota, strach i nuda. Taki miszmasz w sumie emocji. Zwłaszcza te pierwsze trzy karty mi się tak skojarzyły, że to takiej, to zazwyczaj tak wygląda, jak ktoś zaczyna taką pracę ze sobą. Chociaż
nie zakładam, że wy zaczynacie. Może to nie jest tak, że zaczynacie w ogóle, ale może akurat z tym tematem, wiecie, zaczynacie, tak? Może wcześniej z innymi rzeczami pracowaliście, a to był taki temat, co szerokim łukiem obchodziliście, żeby go tylko nie dotykać. I stąd trochę takie to zażenowanie, ale to czuję też jako taką trochę niepewność, takie właśnie, że jakiś temat tabu, że nie za bardzo chcę ten temat odsłonić, czy siebie jakby pod kątem w tym temacie pokazać, tak, że odkryć to, co tam jest, bo co jeżeli, nie wiem, dowiem się czegoś, czego nie chcę wiedzieć. I no właśnie, później często właśnie przechodzi złość albo na siebie, albo na kogoś, taka tłumiona złość. A jak już z tym popracujemy, no to pojawia się często wdzięczność po prostu za to, co było, jakie to było, za te dobre chwile, za trudne lekcje, więc taki proces tutaj widzę. Tęsknota, strach i nuda. A to widzę jako właśnie ten proces, takie emocje trochę związane jeszcze z tym, że potrzebujecie czasu właśnie dla siebie. Że nawet nie, że właśnie nie możecie o czymś rozmawiać, nie, że nie możecie się z kimś spotkać, tylko że po prostu nie chcecie, że chcecie sobie pewne rzeczy jeszcze w takiej swojej własnej ciszy, w swojej przestrzeni poukładać, przemyśleć na spokojnie. Dobrze, zobaczmy jakąś poradę na to pierwsze półrocze. Karta marzenia. Odkryj cel, sens swojego życia. To tutaj mieliśmy właśnie w tym obrębie praca, kariera, finanse, w tym obszarze. W tej sferze życia, o tak to chciałam powiedzieć. I karta dom. Okej. Okay. Więc no właśnie, jako porada czuję, że właśnie warto, zresztą już tutaj o tym praktycznie mówiłam, ale takie podkreślenie, że warto rzeczywiście, żebyście to pół roku tak świadomie przeznaczyli na domykanie, czy wyplątywanie się może z jakichś starych tematów, domykanie tych tematów, uzdrawianie może tam czegoś, tak? I to jakby w pierwszej kolejności, a w drugiej właśnie ustalanie jakiegoś nowego celu, odkrywanie tego, kim ja teraz jestem, kim ja teraz chcę być, zamykając ten rozdział, zostawiając za sobą to, co przeżyłem czy przeżyłam do tej pory, co chcę robić dalej, tak? Czego teraz chcę doświadczać. Jak już zamykam to i nie powtarzam w kółko tych starych tematów, to w takim razie co teraz? Teraz mogę stworzyć swoje życie, teraz mogę wykreować nową ścieżkę, którą chcę iść. Pytanie właśnie, co to ma być. I stąd znowu mamy tutaj ten dom, tutaj mamy też te dwie karty. Czuję, że to jest właśnie taki, bardzo żebyście wykorzystali ten okres na takie przemyślenia, na taką refleksję nad sobą, nad swoim życiem do tej pory. Wzięli to, co było jakby dobre, albo wyciągnęli wnioski, wyciągnęli lekcje z tego, co wam się przytrafiło, z tego, co doświadczyliście, czego już nie chcecie. Co od teraz chcecie robić lepiej, co od teraz chcecie zmienić, czego w swoim życiu chcecie więcej, czego mniej i w jakim kierunku chcecie iść. I na tym się po prostu później skupicie, no nie? Tak. No dobra, to zobaczmy w takim razie drugie półrocze od lipca do grudnia. Od lipca do grudnia, jaką tutaj mamy energię? Karta siła, super. Wieża, okej. Wieża numer 2. I karta papież. Okej, więc tutaj czuję, że będą zmiany. Tu rzeczywiście będziecie sobie planować. Jakby brać trochę rozbieg. Wiecie, jak ktoś chce coś przeskoczyć, duży skok zrobić, nie? No to robi się jakby krok do tyłu, żeby dopiero skoczyć do przodu. Tak, czy nie wiem, jak się buduje coś, to najpierw się buduje dziurę, żeby zrobić fundamenty, a dopiero później to wyskakuje do góry. No wyskakuje, w sensie buduje się, nie? Do góry.
I coś takiego tutaj czuję, że tutaj robiliście ten taki krok do tyłu, żeby właśnie domknąć to, co było w przeszłości, wziąć taki rozbieg, jeszcze się zastanowić, jakby w którą stronę się oczy, nawet jak takim przyszedł obraz, że jak się z łuku strzela, nie? To najpierw się naciąga do tyłu tą strzałę, więc no właśnie, tak jakby tutaj naciągnęliście tą strzałę i celowaliście, jakby nastawialiście się, w którą stronę ją strzelicie, w co chcecie jakby się wystrzelić. I tak, to był ten proces tutaj, a tutaj po prostu będzie działanie. I nie zdziwiłabym się właśnie, jeżeli albo jakaś relacja się zakończy, albo jakieś relacje może z jakimiś znajomymi, to niekoniecznie musi być tak, że wasz związek się zakończy, jeżeli jesteście, nie wiem, macie męża, żonę, to niekoniecznie o to chodzi. Mogą to być jakieś inne relacje po prostu, a w tym związku waszym może się zakończyć po prostu ten trudny temat, tak? To się domknie. Może też się pojawić właśnie jakaś przeprowadzka w waszym życiu w tym drugim półroczu. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy z tych kart. Parę kart jeszcze w ogólnej energii. Karta diabeł. Rycerz buław. I koło fortuny. Więc zdecydowanie zostawicie coś za sobą, tylko coś mi tutaj jeszcze chodzi po głowie. Tak jakby tutaj była, wiecie co, jeszcze taka decyzja do podjęcia, że okej, coś w waszym życiu się na pewno tutaj zmieni, tylko pytanie jakby na co? Pytanie, w którym właśnie jaki kierunek obierzecie? Że tutaj będzie jakaś decyzja dla was do podjęcia. I myślę, że warto, żebyście właśnie ten okres jest bardzo ważny, żebyście sobie dali tą przestrzeń, żeby te rzeczy przemyśleć, żeby się zastanowić, czego teraz chcecie, w którym kierunku idziecie, bo tutaj jak staniecie przed jakąś decyzją, a nie przemyślicie sobie wcześniej tego, no to będzie takie, wiecie, zrządzenie losu, tak? Jakby nie będziecie wiedzieli, w którą stronę iść, co zrobić, no i nie wiadomo jakby jakie efekty tego osiągniecie. A tutaj jak będziecie przygotowani, to łatwiej wam będzie jakąś konkretną decyzję podjąć. Będziecie mieli po prostu plan, według którego będziecie działać. Trudno mi powiedzieć, co to jest, tak? Przeprowadzka mi się tutaj kojarzy, ale to może być, wiecie, na zasadzie może jakieś dwie oferty pracy na przykład dostaniecie w jednym kraju i w drugim i będziecie się zastanawiać, co chcecie dalej robić, nie? I jak nie będziecie mieli wcześniej przemyślanego tego, co jest dla was ważne, jakie macie plany na siebie, no to może wybierzecie coś na zasadzie, co jest wygodniejsze albo coś, co jest mniej ryzykowne, albo coś, co jest nie wiem, coś, co wam po prostu łatwiej przychodzi, a niekoniecznie będzie to czymś, czego chcecie. Jakby nie wykorzystacie całego potencjału tej danej okazji. Coś takiego tutaj widzę. Dobra, zobaczmy praca, kariera i finanse. Kapłanka. A tutaj też mieliśmy, nie? Kapłanka, tak. Pustelnik i karta świat. No, chyba jakaś oferta pracy za granicą się szykuje, albo w innym mieście, albo jakiejś pracy, która o wiele szersze takie da wam, wiecie, horyzonty, większą szansę na rozwój, albo praca, w której będziecie po prostu podróżować dużo, ewentualnie praca, która da wam taką większą popularność, tak? Może właśnie jakiś kanał na YouTubie założycie, coś z takich rzeczy. Czy jakąś sławę może nawet, co prawda nie mamy tutaj szóstki buław, ale ta karta świat mi się tak pokazuje, że naprawdę otworzą się, całe pole możliwości się przed wami otworzy. I co więcej, że to będzie taka praca, w której wykorzystacie
Czekajcie, bo tutaj muszę jeszcze sobie popatrzeć. Aha, tak, bo tutaj mówiłam o tym, że wy odkryjecie jakiś swój dar. Dokładnie tak. I wy z tego będziecie korzystać. To jest to, że jakąś taką swoją mądrość, jakimś swoim doświadczeniem się będziecie dzielić. Może macie jakieś zainteresowanie, od zawsze was to interesowało, ale nigdy nie myśleliście o tym, że to w ogóle może być waszą pracą. A tutaj tak jakby okaże się, że tak jak najbardziej, że nie dość, że możecie to wykorzystać, to aż to jest takie pożądane, żebyście to wykorzystali, żebyście się podzielili jakąś swoją wiedzą, mądrością, doświadczeniem w danej dziedzinie. Dużo dobrego z tego może wyjść. I znowu mi się tutaj nasuwa właśnie, że dlatego tym bardziej ważne jest to, żeby w tej pierwszej połowie roku mocno się na tym skupić, tak? Żebyście wiedzieli, co potrafili, żebyście byli świadomi tego, jak duże możliwości, z jak dużych możliwości, z jak dużych okazji możecie skorzystać. Że jak taka okazja się pojawi, to żebyście z niej skorzystali, a nie wycofali się, nie wystraszyli się, że to jest za duże dla was. Dobra, zobaczmy miłość i relacje. Trójka monet. Gwiazda. I królowa monet. Pierwsze, co mi się tutaj nasunęło, pewnie nie każdego z was to będzie dotyczyć, ale pierwsze, co mi się nasunęło, to powiększenie rodziny. Może znajdziecie partnera, partnerkę, z którą założycie rodzinę, zajdziecie w ciążę. Albo jeżeli to akurat was nie dotyczy, to jakieś marzenie się tutaj wasze spełni. Może właśnie samo to, że znajdziecie właściwą osobę, albo z obecnym partnerem, partnerką powiększycie rodzinę. Może jesteście w starszym wieku i pojawią się wnuki na przykład. Coś z takich rzeczy tutaj widzę. Co tutaj jeszcze może być? No to mi się najbardziej pojawia. Ewentualnie może jakiś projekt chcieliście zawsze zacząć z bliskimi osobami, albo zapisać się na jakiś kurs tańca, czy jakiegoś języka obcego. To bardziej akurat bym to tą sferę kariery podciągnęła, no ale z drugiej strony to też są rzeczy, które robimy, wiecie, z ludźmi, ze znajomymi, więc w sumie czemu nie? Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze tutaj, w ogóle no dużo bardziej mi ten obszar, właśnie gdzieś ta praca, co, taka jakaś przeprowadzka, coś takich zmian, tak jakby tutaj, chociaż w sumie chciałam powiedzieć, tak jakby tutaj się niewiele działo, ale z drugiej strony jak myślałam, że no jednak ciąża, dziecko, jakiś wnuk, coś z takich rzeczy, z takich wiadomości, no to w sumie dużo się dzieje i jakby nawet te rzeczy mogą być konsekwencją tego. Więc pewnie u każdego z was to trochę jakby scenariusz sam w sobie będzie inny, energia będzie ta sama. No dobra. Zobaczmy, co mam jeszcze z kart emocji. Na to drugie pół roku. Obawa. Zazdrość, którą też często interpretuję, czy zaangażować się w coś, czy nie. Bo ona tutaj w klatce, przy sercu trzyma tego ptaszka w klatce, nie? I to zawsze widzę jako takie serce, że tak jakby w rękach trzymała swoje serce i się zastanawiała, czy zaangażować się w coś, czy nie. Czy wejść w ten temat, tą okazję, czy nie. Więc takie trochę no właśnie z obawy, tak? Przed tym, że coś może pójść nie tak, albo że to jest jakieś duże ryzyko, albo duża zmiana po prostu. Niepewność, no. Dlatego to jest kluczowe. Jakby ten to pierwsze pół roku, żeby sobie zaplanować. Wiadomo, że nie wszystko jesteście w stanie przewidzieć, tak? I nie zaplanujecie, wiecie, wszystkiego co do, nie wiem, co do jakiegoś najmniejszego szczegółu, ale jak będziecie mieli, wiecie, pewien zarys tego, co jest dla was ważne, pewne wartości,
czy ważniejsza jest dla Was kariera, czy rodzina na przykład, nie? Czy dla Was jest ważniejszy partner, czy jakiś cel w Waszym życiu? Jakby tu nie ma odpowiedzi dobrych i złych tak obiektywnie, to wszystko jest subiektywne, co dla Ciebie jest ważniejsze w tym momencie, na tym etapie Twojego życia, czego Ty potrzebujesz, tak? I wtedy według tego łatwiej Ci po prostu będzie wybrać. Czy jeżeli to się wiąże, wiecie, no, z tym, że weźmiesz jakąś super pracą, która od zawsze była Twoim marzeniem, ale musisz wyjechać na drugi koniec świata, a Twój partner tego nie chce. No to jeżeli masz te wartości swoje określone, no to łatwiej Ci coś takiego, podjąć taką decyzję. Tak, z czego tutaj zrezygnujesz? No jedno i drugie będzie miało konsekwencje. Pytanie, z czego, jakby co chcesz wybrać, a z czego chcesz zrezygnować. Więc to jest coś, co, no tak jak mówię, nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Po prostu każdy musi sam to dla siebie określić i sam zadecydować, czego chce, czego potrzebuje i jakie, jakby z czego jest gotowy, gotowa zrezygnować, jakie konsekwencje swojej decyzji podjąć. Nadzieja, szczęście i ból. No właśnie, widzicie, coś tu się pojawia takie trochę między młotem a kowadłem. Trochę czy wybrać to, czy pójść za tym. Być może, wiecie, na pewno jeszcze jak dojdziemy do tego, to nie jedno czytanie nagram i też będziecie mogli sobie oglądać, jak już przyjdzie na to czas. Albo nie wiem, w indywidualnym czytaniu może coś jeszcze się pojawi na ten temat u Was. Ale tak na przyszłość, w takich sytuacjach, raz to jest właśnie to, co mówię, te wartości, żeby sobie określić, a dwa, często wydaje nam się, że nie ma trzeciego rozwiązania, nie ma jakiejś opcji, która by jedno z drugim połączyła, albo która by w ogóle była jeszcze zupełnie trzecią opcją. Wydaje nam się, że czegoś takiego nie ma, a jest, tylko musimy tego poszukać. Więc może to jest jakaś podpowiedź na przyszłość, żeby poszukać innego rozwiązania. Nie wiem, no nie wiem, czy tutaj będzie, ale znaczy, mam wrażenie, że zawsze jest tak, szczerze mówiąc. Bo może okej, nie da się połączyć na przykład tej, nie wiem, propozycji pracy z tym, czego chce partner albo partnerka, ale może można znaleźć jakąś inną, równie fajną pracę, która będzie też spełnieniem Waszych marzeń, ale będzie na przykład na miejscu, nie? Albo może znaleźć powód, dla którego partner nie chce gdzieś tam na drugi koniec świata jechać i może ten powód można jakoś inaczej rozwiązać, żeby tego problemu nie było na przykład, nie? Więc dobra, to takie mam wrażenie, że mówimy o jakimś zupełnie abstrakcyjnym w tym momencie temacie, no ale... dobra, kartę porady, karta piękno, powiedz co myślisz i odrzucenie. Dla mnie porada to już to, co mówiłam, określ, co jest dla Ciebie teraz najważniejsze i jakie konsekwencje jesteś w stanie ponieść, jakie konsekwencje swoich decyzji jesteś w stanie ponieść. Ale musisz być jakby... 100% szczerości wobec siebie samej, siebie samego. Nie, co ktoś powie, nie, bo ja nie chcę kogoś zranić, nie, bo nie wiem co, bo co ludzie powiedzą. O, to już powiedziałam, no nieważne. Tylko po prostu czego ja chcę. Bo zobaczcie, w momencie, w którym powiedzmy, że chcesz jakąś decyzję tutaj podjąć, bo tobie na tym zależy, ale to się wiąże na przykład z rozstaniem z partnerem. I do tego Cię ciągnie, ale twierdzisz, że dobra, nie wypada albo nie chce go zranić. I zostajesz w tym związku, a później się okazuje i często są takie sytuacje. Nie twierdzę, że tak będzie w Twoim przypadku, ale no często tak jest, że ktoś właśnie poświęca swoje marzenia, a później ten partner stwierdza, nie wiem, po miesiącu sobie znajduje kogoś innego albo stwierdza, że jednak nie chce być z nami. I zostajemy z ręką w nocniku, nie? Bo nie mamy ani jednego, ani drugiego. Bo zadziałaliśmy przeciwko sobie. Bo to jest tutaj kluczowe, tak? To nie chodzi o to, że Wam mówię, że co macie zrobić w tej sytuacji, co wybrać, czy opcję A, czy opcję B, tylko chodzi o to, żeby działać właśnie według tego, co czujecie, że dla Was będzie najlepsze.
Może być równie dobrze zupełnie odwrotny scenariusz, że tutaj wybierzecie karierę, bo wydaje wam się, że jest ważniejsza, a może wcale nie chcecie i pojedziecie i stracicie partnera, a z tamtej pracy was zwolnią za miesiąc, nie? No, dlatego tak jest ważne zastanowienie się, które konsekwencje jestem w stanie ponieść bardziej, jakie ewentualności według swoich własnych kryteriów. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, w opisie poniżej, przypominam, znajdziecie link do mojej strony, na której możecie takie zamówić. Na dzisiaj wszystkiego dobrego, nie wiem, wesołych świąt albo szczęśliwego nowego roku, zależy kiedy oglądacie. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia niedługo.